Dobrze byłoby, gdyby nowy smartfon miał 90-hercowy wyświetlacz, żeby miał wydajny procek i posiadał dużo RAMu. Był przy okazji wytrzymały i robił ładne zdjęcia. Przydałoby się również NFC i ekstra miejsce na kartę microSD. No i co jeszcze? Może szybkie ładowanie oraz 3-letnia gwarancja. No i najważniejsze, ma być przy tym wszystkim niedrogi. Cóż, da się zrobić. Realme 7 to niesłychanie solidne urządzenie. Niezwykle korzystne w zakupie. Ten wszechstronny smartfon, podobnie zresztą jak poprzedni model sygnowany cyfrą 6, jest wyrazem starań marki Oppo o serce i portfel przysłowiowego Kowalskiego. Urządzenie jest uczciwą propozycją skierowaną do nas, konsumentów. Za relatywnie niewielką kwotę dostajemy bowiem całkiem sporo. I o tym właśnie jest dzisiejszy odcinek. Zapraszamy! A żeby tradycji stało się zadość, smartfon zapakowano w kartonik koloru bananowego. Wewnątrz telefon, szybka ładowarka z niezbędnym kablem, przedymiane silikonowe etui, dżingiel do wysuwania tacki SIM oraz trochę papieru, w tym również certyfikat TÜV Rheinland. O tym, że mamy do czynienia z marką Realme, oprócz żółtego kartoniku świadczą również bananowe akcenty na wtykach przewodu ładowarki. Natomiast podobnego akcentu zabrakło w przypadku samej kostki ładującej. Tam z kolei obecny jest kolor zielony. Telefon sprzedawany jest w trzech wariantach konfiguracyjnych. Pierwszy i zarazem najsłabszy to 4 GB pamięci RAM oraz 64 GB przestrzeni na aplikacje oraz multimedia. Pośredni wariant to 6 GB pamięci operacyjnej i podobnie jak w słabszym wariancie jedynie 64 GB pamięci wewnętrznej. Najmocniejsza konfiguracja dodaje kolejne 2 GB pamięci RAM, tak więc jest ich 8. Są też dodatkowe 64 GB przestrzeni użytkowej UFS 2.1, a więc łącznie 128 GB pamięci masowej. W dzisiejszym materiale, choć testujemy średniaka wersji 6x64, wypada jasno powiedzieć, że każda z tych konfiguracji będzie działać płynnie. Moja zasada co do minimalnych wymagań sprzętowych smartfonów sprowadza się do posiadania 4 GB RAMu na pokładzie. 6 to optimum, a wszystko co powyżej to już zbytek. Oczywiście nigdy nie obrażam się na dodatkowy RAM. Jak to mówią, od przybytku głowa nie boli. Podobnie jak w przypadku wewnętrza, zewnętrze też dostajemy całkiem przyjemne. Telefon może się podobać. Wzorem poprzednika Realme 7 dostał plastikowe plecki. Ramka okalająca urządzenie to także tworzywo sztuczne. Bądźmy jednak sprawiedliwi. Brak szlachetniejszych materiałów to niewielki kompromis wobec tego, co dostajemy za relatywnie niewielkie pieniądze. Inna sprawa, że przynajmniej na jakiś czas mam dość testowania szklanych, nieustannie palcujących się plecków. Tutaj takie zjawisko praktycznie nie występuje. Dzięki matowemu wykończeniu korpusu mamy z tym święty spokój. Tył smartfonu występuje za to w dwóch wersjach kolorystycznych. Perłowo-białej oraz niebieskiej. Obydwa kolory są bardzo ładne. Nie są również monotonne, gdyż plecki urządzenia przedzielono cieniutką bruzdą biegnącą od modułu foto ku podstawie telefonu. Dzięki temu światło padające na tył Realme 7 ulega załamaniu, tworząc przyjemne dla oka kompozycje oraz refleksy. Wystającą wysepkę foto umieszczono wzdłużnie po lewej stronie plecków. Tak samo jak w przypadku Realme 6. Tym razem jednak element ten jest nieco szerszy, bardziej prostokątny. Moduł foto wygląda dość estetycznie, a jego nadmiarowość skutecznie niweluje kauczukowy case. U dołu mamy jeszcze napis informujący o nazwie smartfonu. I to by było wszystko, jeśli chodzi o plecki urządzenia. Czytając po raz pierwszy specyfikację smartfonu, miałem nadzieję, że Realme 7 okaże się być nieco smuklejszym. Niestety, tak się nie stało. Smartfon nie tylko nie stracił na wadze oraz wymiarach. Zyskał wręcz kilka gramów oraz milimetrów względem poprzednika. Tym razem urządzenie waży 196,5 g przy wymiarach 162,3x75,4x9,4 mm, a więc lekko nie jest. Realme 7 to spory zawodnik. Na pocieszenie oraz swego rodzaju usprawiedliwienie chińskich inżynierów zaliczyć należy fakt, że w porównaniu z poprzednikiem Realme 7 otrzymało większą baterię, którą trzeba było gdzieś zmieścić. Powiedzieliśmy już sobie, że bezel okalający korpus w całości wykonano z poliwęglanu. Jest ponadto zaoblony, co nie jest wielkim problemem, gdyż z uwagi na jego szerokość oraz zastosowany materiał, telefon pewnie leży w dłoni. Pomimo ekwilibrystycznych starań, urządzenia nie da się obsługiwać jedną dłonią. Dużo lepiej na tym polu wygląda użycie skanera linii papilarnych. Czytnik umieszczono na optymalnej wysokości po stronie prawej. Ramkowy sensor ma swoje plusy. Od choćby dość intuicyjne odblokowywanie telefonu jeszcze w kieszeni spodni. Płytka skanera jest do dobrej jakości i radzi sobie nienagannie z wybudzaniem telefonu. Jak to w tego typu konstrukcjach bywa, czytnik linii papilarnych pełni również funkcję przycisku zasilania.
Dół smartfonu oferuje wejście dla wtyku mini jack, mikrofon, gniazdo USB-C, a także pojedynczy głośniczek. Co do jego jakości, to powiem tylko, że dobrze spełnia swoją rolę. Jest dostatecznie głośno, ale i płasko. I właśnie tego należało się spodziewać. Górna ramka pozbawiona jest jakichkolwiek elementów. Krawędź lewa jest już za to dużo bogatsza. Zlokalizowano tam manipulatory kontrolujące poziomy głośności urządzenia, a nieco powyżej natrafimy na wysuwaną szufladkę. Omawiana tacka pomieści w sobie dwie karty nanoSIM, a także kartę rozszerzeń w standardzie microSDXC. Bardzo dobry pomysł, zwłaszcza w niższych wersjach konfiguracyjnych, gdzie wielkość pamięci masowej ograniczono do 64 GB. Front urządzenia pokryto powłoką Corning Gorilla Glass 3, co nie jest zaskoczeniem, bo i Realme 6 również otrzymał takową. Dodatkowo producent zabezpieczył wyświetlacz telefonu dość toporną folią ochronną. Jest to oczywiście dodatkowy element stanowiący kolejne zabezpieczenie ekranu, ale nie powiem, żebym był zwolennikiem tego typu rozwiązań. U góry frontu nie mogło zabraknąć dziurki na przednią kamerę oraz miniaturowego głośniczka umiejscowionego na styku ramki oraz przedniej tafli szkła. Proporcja wielkości wyświetlacza do wielkości całego frontu jest dobra, lecz nieco gorsza niż w przypadku Realme 6. U poprzednika screen to body ratio wynosił 84,1%. Tutaj mamy 83,4%. Wciąż nieźle, ale jednak gorzej. Ramki w telefonie są raczej małe. Nie dotyczy to dolnej belki, która tradycyjnie jest mocniej uwidoczniona. Ekran, który zastosowano w siódemce, to prawdopodobnie ten sam panel, który odnajdziemy u starszego brata. W każdym razie parametry wyświetlaczy w obu przypadkach są bardzo zbliżone. I tak, gdyby kogoś ominęła moja recenzja Realme 6. Wielkość ekranu wynosi 6,5 cala. Rozdzielczość to Full HD+, a więc 1080x2400 pikseli przy zagęszczeniu 405 pikseli na cal. Jest to dobry wynik gwarantujący nieskazitelny, ostry obraz. Kąty widzenia są dobre. Wystarczająca jest również maksymalna jasność wyświetlacza, która wynosi 480 nitów. Wynik wprawdzie nie oszałamia, ale wystarczy do wygodnego korzystania z telefonu. Jako że mamy do czynienia z panelem IPS, nie mamy co liczyć na wysoki kontrast oraz nasycone kolory. Nie znajdziemy tu również głębokich czerni, jak w przypadku AMOLEDowych paneli. Sytuację poprawia za to możliwość regulacji temperatury barw. Telefon dedykowany jest zapaleńcom mobilnego gamingu. I nic dziwnego. IPS-owa matryca oferuje graczom ponadstandardową częstotliwość odświeżania obrazu. Właśnie w grach, a także w filmach różnica pomiędzy 60 a 90 Hz będzie szczególnie widoczna. Jest dużo płynniej, a przez to efektowniej oraz efektywniej. Szybkość, z jaką obraz ulega odświeżaniu, możemy sobie zawsze zmienić w submenu wyświetlacza. Jest tam wybór manualny lub automatyczny, w którym kwestię refreshingu pozostawiamy pod kontrolą poszczególnych aplikacji. Dla mnie osobiście posiadanie smartfonu z 90 lub 120 Hz odświeżaniem nie jest kwestią rozstrzygającą. Rozumiem jednak, że dla niektórych osób może nią być. Zwłaszcza, że w wielu tegorocznych i często dużo droższych smartfonach 90 Hz refresh rate jest zwyczajnie nieobecny. Poza wszystkim ten featurek jest zwyczajnie miłym dodatkiem, który warto mieć na podorędziu. Powiedzieliśmy już sobie, że Realme 7 to urządzenie dedykowane admiratorom mobilnego giercowania. Faktycznie procesor wyposażony w technologię MediaTek HyperEngine oraz układ graficzny Mali G76MC4 uzupełniony przez 6-gigowe kości LPDDR4X tworzą wydajny zespół. Dzięki temu podczas użytkowania telefonu nie uświadczymy przycinek czy frame dropów. Nawet bardziej wymagające tytuły oraz granie na wyższych detalach nie nastręczą problemów. W codziennym użytkowaniu też oczywiście jest bardzo płynnie. Jeżeli dodamy do tego szybki 90 Hz panel, otrzymamy przepis na komfort w co bardziej wymagających zadaniach oraz w codziennej rutynie związanej z użytkowaniem smartfonu. Urządzenie zarządzane jest nakładką systemową o zaskakującej nazwie Realme UI. Oczywiście w końcówce 2020 roku nie mogło zabraknąć Androida 10. Poziom zabezpieczeń datowany jest natomiast na wrzesień 2020. Realme UI jest bogatą układówką oferującą użytkownikowi sporo przydatnych funkcji. Tak naprawdę mamy tu wszystko, co potrzeba, plus dużo więcej. Są gesty, menedżer aplikacji, dzielony ekran czy przestrzeń gier. Jest też laboratorium Realme oraz sidebar zapewniający szybki dostęp do rozmaitych aplikacji. Podsumowując, oprogramowanie narzędziowe smartfonu jest logicznie spójne, dobrze zaprojektowane oraz bogate w rozmaite funkcje. I działa dobrze. Kolejną mocną stroną chińskiej konstrukcji jest potężne ogniwo o pojemności 5000 mAh. To aż 700 mAh więcej niż w Realme 6. Z tego elementu nie można być niezadowolonym.
Półtorej dnia użytkowania to w przypadku testowanego urządzenia po prostu norma. Od 0 do 100% naładowania smartfon osiąga w nieco ponad godzinę. 30 minut wystarcza natomiast, aby naładować go w połowie. Te znakomite wyniki zawdzięczamy 30-watowej kostce ładującej, która wyposażona została w technologię szybkiego ładowania o nazwie DART. Nie ma natomiast indukcji, ale na jej obecność nikt tak naprawdę chyba nie liczył. Nie ta półka cenowa. Od strony komunikacyjnej urządzeniu nie brak niczego. Do dyspozycji mamy bowiem dwuzakresowy Wi-Fi, Bluetooth 5, USB-C oraz moduł NFC. Jest zatem wszystko, co być powinno. Ostatnim elementem dzisiejszej recenzji będzie fotografia mobilna w wykonaniu Realme 7. Na tym polu smartfon w zupełności spełni nasze oczekiwania. W tym przedziale cenowym, szczerze powiedziawszy, trudno o lepszą jakość zdjęć. Ba, nawet droższa konkurencja czasem wypada słabiej. Za taki stan rzeczy odpowiadają główna 48-megapikselowa matryca skojarzona z obiektywem o świetle f1.8, 8-megapikselowy 119-stopniowy ultraszeroki układ z przysłoną f2.3, 2-megapikselowy układ makro oraz czujnik głębi, również 2-megapikselowy. Główna jednostka posiada autofokus z detekcją fazy. Fokus w ultraszerokim obiektywie ustawiony jest zaś na nieskończoność. Zdjęcia makro natomiast najlepiej pstrykać z odległości 4 cm od fotografowanego obiektu. Wtedy będą najostrzejsze. Warto o tym wszystkim pamiętać przy robieniu zdjęć. Główny obiektyw wspomagany jest sztuczną inteligencją, która prawidłowo dobiera parametry fotografii w zależności od rodzaju otoczenia. Zdjęcia te są przyzwoitej jakości z dużą ilością szczegółów i niezłą rozpiętością tonalną. HDR działa prawidłowo, choć czasem ujęcia są nieco za ostre. Nie jest to jednak jakaś wielka wada. Realme 7 oferuje za to nie najlepszej jakości zoom, a właściwie jedynie jego substytut. Mamy bowiem do czynienia ze zwykłym kropowaniem części obrazu, nie zaś z optycznym powiększeniem. Ale i tak, lepiej mieć niż nie mieć. Dwukrotne przybliżenie jest całkiem okej, przy pięciokrotnym zaś doświadczymy już znacznego spadku jakości obrazu. Jeśli chodzi o przygody z Realme 7 tuż po zmroku, pochwalić muszę tryb nocny, który robi znakomitą robotę. Tryb Ultra Night drastycznie poprawia zdjęcia robione w trudnych warunkach oświetleniowych. Mamy mniej szumu, więcej detali i lepszą ekspozycję. Jedyna niedogodność związana z tym trybem sprowadza się do konieczności unieruchomienia telefonu na 3 sekundy. Jednak warto ponieść ten niewielki wysiłek. Szeroki kąt jest również nie najgorszy. Przy oczywistym spadku jakości wobec głównej matrycy dostajemy i tak szczegółowe, pozbawione szumu obrazy. Realme 7 nagrywa materiały wideo w rozdzielczości do 4K przy 30 klatkach na sekundę. Jest też dostępna rozdzielczość 1080p z 60 klatkami na sekundę oraz tryb slow motion. Obrazy rejestrowane telefonem są zadowalającej jakości, szczególnie te w Full HD. Filmiki stabilizowane są oczywiście software'owo, ale nie jest źle. Naturalnie nie jest wciąż to poziom flagowych smartfonów, biorąc jednak pod uwagę cenę urządzenia, nie możemy, nie chcemy i nie będziemy grymasić. Kolejny już prawdziwy ja udowodnił, że aby posiadać wartościowy produkt, nie trzeba od razu starać się o kredyt. Długo zastanawiałem się, do czego ewentualnie mógłbym się w tej recenzji przyczepić. Być może do cieniutkiego plastiku będącego pleckami. Faktycznie, ślizgając po nich palcem i lekko je dociskając, można wyczuć pewne nierówności, a więc to, co jest pod spodem. Ale to szczegół. Większe zastrzeżenia mam natomiast do wyświetlacza. Podobne zresztą uwagi miałem do panelu Realme 6. Niby wszystko jest tam ok. Rozdzielczość, ostrość, no i wisienka na torcie w postaci 90 Hz. A jednak ekran mógłby być AMOLEDem, z żywszymi barwami, jasnością i kontrastem. Ale znów, jest to bardziej czepialstwo na siłę niż faktyczny zarzut. Telefon jest bardzo wydajny i posiada bogaty set rozwiązań komunikacyjnych. Jest też kozacka bateria oraz szybkie ładowanie DART. Dobre zdjęcia dzienne i bardzo dobre jak na tę klasę urządzenia fotki nocne są dodatkowymi atutami smartfonu.
Oppo ewidentnie stara się jeszcze mocniej zaznaczyć swoją obecność na naszym rynku. Wypuszczając tanie i bardzo dobre smartfony, pokazuje nam wszystkim właściwy kierunek ekspansji technologicznej. Oferując ciekawe i jednocześnie przystępne cenowo urządzenia, zmusza niejako konkurencję do podobnych posunięć. Z korzyścią dla nas, konsumentów. Realme 7 otrzymuje zatem zasłużenie naszą rekomendację. Na dziś to już wszystko. Nie zapomnijcie zasubskrybować naszego kanału. Będzie się działo w 2021. Już my się o to postaramy. A na razie do zobaczenia, siemaneczko, cześć!